12 tysięcy lat temu, gdy zaczął się proces ocieplania klimatu, lodowiec powoli topniejąc przesuwał się na północ Europy. Niwelując góry, przenosząc kamienie, pchając zwały żwirów, tworzył koryta rzek, jeziora i nowe wzgórza. Tak powstał kompleks najwyższych wzniesień Warmii i Mazur, położona pomiędzy Olsztynkiem, Lubawą i Ostrudą, licząca 312,5 metra wysokości, Góra Dylewska. Panuje tu klimat zbliżony do bieszczadzkiego. Śnieg leży 105 dni w roku, a okres wegetacyjny jest krótszy od normalnego o 10 dni. Z czasem miejsce lodowca zajęła tundra, a zamieszkujące ją zwierzęta można tu było spotkać długo po ustąpieniu grubych lodów. Znalezione przez naukowców na Górze Dylewskiej kości świadczą, że jeszcze 7 tysięcy lat temu pasły się tu w najlepsze stada reniferów. Do życia wystarczała im uboga, tundrowata roślinność, przystosowana do surowych warunków. Najpierw wkroczyły tu mchy i porosty. Potem pojawiły się pierwsze trawy i niewysokie krzewy. Wreszcie, w miarę ocieplania się klimatu, pierwsze karłowate i rzadko rosnące drzewa. Właśnie klimat odgrywał decydującą rolę w historii lasów Góry Dylewskiej. Roślinność tak właśnie mogła tu wyglądać 8-10 tysięcy lat temu. I nie są to tylko przypuszczenia. Trawy, krzewy i drzewa, rozmnażające się generatywnie, znaczą ślad swej bytności. Palinolodzy potrafią te ślady odczytać. Palinologia to nowa gałąź botaniki, która zajmuje się analizą pyłków i na tej podstawie uzyskiwania informacji o szacie roślinnej, jaka była przed setkami i tysiącami lat. Znakomitym archiwum, wspaniałym archiwum pyłków są torfowiska. Informacje uzyskiwane z tych badań dają nam odpowiedź, jak wyglądała szata roślinna przed setkami, tysiącami lat, daje nam odpowiedź na temat dzisiejszego wyglądu roślin, powiązań gatunkowych, odpowiedź na temat tego, co może nas czekać w najbliższej przyszłości. Rośliny rosnące na bagnach, zamierając, pozostawiają resztki, które w ciągu 10 lat tworzą centymetrową warstewkę. Tak więc, sięgając do kolejnych warstw, naukowcy mogą z dużą dokładnością prześledzić skład gatunkowy rosnącej tu niegdyś flory. Pyłek rozsiewany jest stosunkowo daleko, a w torfie konserwuje się znakomicie, pozostając w niezmienionej formie do dziś. Można nawet odczytać zeń kod genetyczny i porównywać z obecnie rosnącymi tu roślinami. Na Górze Dylewskiej pozostało sporo gatunków, których rodowód sięga 8-10 tysięcy lat wstecz. Przykładem może być sosna tundrowata, której pojedyncze okazy, wtopione w mieszany, zróżnicowany las, do dziś znajdujemy na dylewskich wzgórzach. Po ustąpieniu lodowca 10 tysięcy lat temu na tundrze z wysokich roślin jako pierwsza pojawiła się brzoza. Tu mam nasiona tego gatunku, a żeby one powstały, to tu jest pyłek. Stąd wiemy, że tu jako pierwsza była brzoza, sosna. Stąd jesteśmy tacy mądrzy, bo doprowadził nas do tego ten malutki pyłek. Kamienie ofiarne, kurhany i pozostałości kultury materialnej na Górze Dylewskiej, badane systematycznie przez archeologów, dają odpowiedź, jaki wpływ na rozwój osadnictwa miały lasy porastające te tereny. A zarazem dowiadujemy się, jak zmieniający się klimat i działalność człowieka przez tysiąclecia wpływały na zmiany szaty roślinnej. W młodszej epoce kamienia i brązu, kiedy klimat się pogorszył, na Górę Dylewską wstąpił niepodzielnie grab. Gatunek ten przez 5000 lat królował na tym terenie. W pewnym momencie graby okazały się niezwykle przydatne człowiekowi. Otóż ich drewno jest wysokokaloryczne i użyte do wytopu metali, wypalania cegły i produkcji szkła przyczyniło się do wprowadzania postępowych na ówczesne czasy metod budowy zamków obronnych, siedzib oraz produkcji narzędzi i broni. Od zarania wzgórza były pokryte lasami. Jedynie Pląchawę i Dylewo, które miały bardziej płaski teren, równinny, zostało wylesione
i te grunty przekazane pod uprawę rolną. Dopiero w 1708 roku, kiedy przyszła straszliwa choroba, cholera, i w wyniku tego ci ludzie tutaj wymarli, te powierzchnie stały się przejściowo ugorami, a następnie znowuż porósł je las. Las zabrał to, co oddał. Ale to, co las ponownie zajął, było zupełnie inne niż poprzednio. Powstał zróżnicowany biosystem z przewagą drzew liściastych, w którym prym wiodła leszczyna, panosząca się na Górze Dylewskiej równie długo jak brzozy i sosny. Nie wrócił jedynie na swoje miejsce grab, tak skutecznie usunięty przez człowieka, że pozostały jedynie pojedyncze egzemplarze. A na jego miejsce wszedł Bóg. I Bóg opanował ten teren także w początku XIX wieku. Największe buczyny na wschodnim Pomorzu były właśnie tutaj. Buki systematycznie zastępowały graby i okazały się bardzo przydatne. Znalazły tu świetne miejsce, żyzną glebę, rosły szybciej niż drzewa innych gatunków, dając doskonały materiał na parkiety i meble. Dalej, na północny wschód od Góry Dylewskiej, już tak pięknych kompleksów bukowych nie spotkamy. W tym czasie w Europie leśnicy zachwycili się świerkami, które dawały jeszcze większe przyrosty niż buki i stosunkowo szybko jeszcze większą masę drzewną. Wówczas lasy miały właścicielom dostarczać drewno i przynosić dochody. I te zadania świerki wypełniały w zupełności. Ale leśnicy, którym trzeba ich usprawiedliwić, nie wiedzieli o tym, że wprowadzając świerka, robią krzywdę dla lasu, bo przyroda ma swoje prawa. I świerk, który ma płytki system korzeniowy, jest bardzo wrażliwy na wiatry, a dyleskie lasy są narażone na to. Świerk, który wprowadza przy tym grzyby pasożytnicze, a później korniki. I to nas spotkało, tych leśników, którzy tu to wprowadzili, i nas spotkało również. Obecnie leśnicy stawiają na bioróżnorodność. Im bardziej zróżnicowany las, im więcej w nim gatunków, tym jest on zdrowszy. I to rzuca się w oczy, gdy patrzymy na młode, dorodne drzewka świerkowe, doskonale radzące sobie w starym otoczeniu. Krajobraz upiększony takim zróżnicowanym lasem jest również o wiele ciekawszy. Historię Gór Dylewskich już poznaliśmy. Dla nas leśników pozostała teraźniejszość, czyli normalna gospodarka. Tutaj prowadzimy wyłącznie gospodarkę bezzrębową. Poza pięknymi buczynami spotkać tutaj można piękne, naturalne odnowienia świerkowe i dębowe. Ten cenny materiał genetyczny, który sam się rozsiewa, my przy pomocy alpinistów zbieramy z drzew stojących i przenosimy go w inny teren już poza Górę Dylewską. Gospodarka bezzrębowa polega na umiejętnym wycinaniu najpierw najgorszego materiału. Pozostawia się cenniejsze reproduktory, by mogły wysiać nasiona. A gdy las już sam się odrodzi, wówczas usuwa się i te wiekowe okazy. Jedynie w przypadku sosny można stosować zrąb całkowity. Lasy kojarzyły się głównie z wycinką drzew. Oczywiście leśnicy wycinali, wycinają i wycinać będą drzewa. To jest jedna z funkcji lasów. Wycina się te drzewa, które wypełniły już swoją misję środowiskotwórczą. Obecnie na pierwsze miejsce wychodzą funkcje społeczne, rekreacyjne, kulturotwórcze. Góra Dylewska, nawiasem mówiąc, to przykład właśnie wypełniania przez las misji kulturotwórczej. Misji przetrwalnika wiedzy historycznej. Szczególna rola w edukacji młodzieży przypada leśnikom. Od tego przecież zależy, czy następne pokolenia, sięgając do historii i ucząc się na błędach poprzedników, będą w stanie doprowadzić, by lasy Góry Dylewskiej były możliwie najbogatsze w przedstawicieli flory i fauny. Las jest na dzień dzisiejszy dostępny dla całego społeczeństwa. Staramy się kanalizować ten ruch turystyczny, żeby tych cennych osobliwości przyrodniczych nie zmarnować. Stąd budujemy trasy rowerowe, piesze, konne, pola biwakowe, miejsca postoju,
pojazdów. Najlepszym tego przykładem jest piękna ścieżka dydaktyczna, gdzie prowadzimy zajęcia z młodzieżą, gdzie można poznać z bliska walory tego pięknego terenu. Obok zwykle prezentowanych okazów można tu natknąć się na dziką czereśnię. To kolejny przykład ogromnego zróżnicowania tutejszej flory. Góra Dylewska jest przykładem pracy leśników nacelowanej na, jak my to mówimy, wzrost bioróżnorodności. Dostosowując skład polskich lasów do wymagań siedlisk i gleb, sprawiamy, że w tych lasach żyje coraz więcej roślin i coraz więcej zwierząt. Czasami tę bioróżnorodność trzeba pielęgnować. Oto lecznica, gdzie leśnicy próbują przywrócić naturze te zwierzęta, które uległy wypadkowi, czy też dotknięte zostały chorobami. Sposobów zwiększania bioróżnorodności jest wiele. Wprawdzie nie wszystkie działania w tym względzie kończą się sukcesem, są jednak optymistyczne przykłady. Na Górach Dyleckich brakowało jedynie muflona. I ten muflon został przeze mnie wprowadzony. Przyjął się bardzo dobrze. Przyrost miał fantastyczny. Piękne egzemplarze, które przywieźliśmy, rozmnożyły się w szybkim tempie. Także mamy muflona, tego, którego tu tak bardzo brakowało. A ponieważ jest to zwierz południa, wędruje i wyszedł już poza naszego terenu, już jest w Kostkowie i bardzo dobrze. Niech się rozmnaża, niech go będzie więcej u nas. Każdy przykład podtrzymania gatunku, szczególnie występującego w naturalnym środowisku, należy uznać za sukces. Zróżnicowane lasy Góry Dylewskiej są znakomitym domem i schronieniem dla bardzo wielu gatunków zwierząt. Od największych po prawie niewidoczne. Można też spotkać absolutne unikaty, jak owadożerną roślinkę, rosiczkę. Takie rarytasy trzeba jednak umieć odszukać. Tutaj na Górach Dylewskich mamy coś specjalnego. Jest to piękne stanowisko paproci również, gatunku, który nazywa się pióropusznik strusi. Tutaj na tej paproci wyraźnie widoczne są kubki z zarodnikami, czego nie ma na pióropuszniku strusim na liściach płonnych. Do niedawna to stanowisko było nieznane. Odkrył je kilka lat temu miejscowy leśniczy. Optymizmem napawa fakt, że stanowisko to rozrasta się. Góra Dylewska jest żywym przykładem codziennej walki leśników o należytą lesistość kraju. Ale mówię, jest to jedynie przykład realizowania przez leśników programu wzrostu lesistości kraju. Corocznie w Polsce przybywa 18 tysięcy hektarów nowych lasów. My musimy doścignąć Europę. My musimy mieć lesistość na poziomie co najmniej 30, a najlepiej 32%. Przykład Góry Dylewskiej z lasami wzbogacanymi i przywracanymi do stanu możliwie najbliższego naturalnemu świadczy, jak bardzo te działania leśników są potrzebne i jak zarazem okazują się skuteczne.